Cześć, witam Was na kanale Rootblock, znowu z ogrodu, dlatego że wchodzimy w nową kategorię produktową. Kosiarki automatyczne, coś co jakby jest w tej chwili bardzo rozwijającą się kategorią, no i Chiny mocno wchodzą właśnie w ten segment. No i takiego Chińczyka dzisiaj mamy, Yuka 1500 od firmy Mamotion. Jest to kosiarka, która ma pewne wyróżniki w postaci nawet wycieraczki na kamerki oraz kosza, który jest w stanie zbierać nam trawę, liście, no ale o tym wszystkim powiem Wam w tej recenzji. Zapraszam. Szybko omówmy sobie całą budowę urządzenia, bo ta kosiarka dostała wyróżnienie za design. No jest to kwestia oczywiście indywidualna, jest to na pewno urządzenie nowoczesne. Nie jest to klasyczna kosiarka, wygląda troszeczkę inaczej, bardziej przypomina łazik z kosmosu, aniżeli zwykłą kosiarkę. Z przodu mamy zderzak i tutaj w tym zderzaku jest bardzo dużo czujników. Możemy ustawić 4 stopnie podjeżdżania pod przeszkody i to jest fajne i to rzeczywiście fajnie działa. Kiedy ona wykrywa przeszkodę, kiedy ona dojeżdża do przeszkody, kiedy dojeżdża do krawędzi, jest w stanie tutaj bardzo blisko dojechać i zrobić to subtelnie. Więc tutaj mamy zderzak. Na górze mamy 2 kamery wraz z wycieraczką. Ta wycieraczka, słuchajcie, to jest mega smaczek. No ta kosiarka nie będzie kosiła w jakimś super deszczu, więc nie wiem po co jest ta wycieraczka, no ale okej, potrafi sobie także przeczyścić tą kamerę chociażby z kurzu. Lepiej jest mieć niż nie mieć, wygląda to komicznie, ale rzeczywiście jest funkcjonalny. Tutaj mamy kamery, które raz, że pozwalają mapować tej kosiarce w 3D, a dwa, że po prostu pełnią funkcję kamery domowej, a właściwie kamery ogrodowej. Możecie cały czas oglądać obraz, nawet kiedy kosiarka jest w trakcie pracy, kiedy kosi, możecie patrzeć gdzie jeździ, albo po prostu patrzeć na to, co się dzieje w waszym ogrodzie w danej chwili. Oczywiście jest także funkcja pilota, czyli nie musicie kosić, żeby tym robocikiem sobie jeździć po ogrodzie, więc możecie sobie właśnie, tak jak już powiedziałem, używać jej także do monitoringu. Tutaj jest odważnik, on domyślnie nie występuje, natomiast kiedy kupicie kosz, musicie po prostu dać przeciwwagę po to, żeby napełniony kosz nie przeważył kosiarki i żeby je po prostu nie przewrócił. Więc my mamy wersję z koszem, więc mamy tutaj przeciwwagę. Normalnie jest to po prostu biały plastik. Idąc dalej, kolejna kamera, czujnik deszczu, a także oczywiście panel do sterowania. Panel do sterowania bardzo prosty, 4 kropki jeśli chodzi o baterię, 4 przyciski jeśli chodzi o sterowanie tą kosiarką, wielki przycisk stop, a także klucz, który jeśli zabierzecie, no to kosiarka się po prostu nie uruchomi. On pełni funkcję po prostu bezpiecznika. No i ręczne ustawianie wysokości koszenia od 2 cm do aż 9. My będziemy kosić na razie na 6, później sobie zejdziemy, żeby pokazać Wam, jak też ten kosz zbiera trawę. I tutaj tył kosiarki. Uwagę, zawracają ogromne koła. I słuchajcie, system zawracania jest troszeczkę inny niż był w Dreamy, jest troszeczkę inny niż jest w zwykłych kosiarkach. Ona zawraca, zresztą zobaczycie to na filmie, trochę tak jak samochód osobowy. Może ze względu na swoje gabaryty, może ze względu na to, żeby też tak nie niszczyć trawy, natomiast to, co zauważyliśmy podczas testu, to rzeczywiście ten sposób zawracania nie powoduje takiego rycia w ziemi. Normalne kosiarki zawracają w ten sposób, że jedno koło jest maksymalnie aktywne i ono czasami potrafi kręcić się w miejscu, tym samym niszcząc trawę, niszcząc nasz ogród. Ona zawraca jak samochód osobowy, więc tego problemu po prostu nie ma. Tutaj mamy moduł GPS, jak widzicie, nie wolno go zakrywać. No i tu jest podłączenie do zasilania kosza, o tym zaraz sobie jeszcze powiemy. No i jeśli chodzi o GPS, to niestety jest to kosiarka, która wymaga wbicia no po prostu anteny, którą właśnie zaraz Wam pokażę. No i to, co tygryski lubią najbardziej, czyli ostrza. I tutaj jest zmiana, dlatego że mamy tutaj aż 2 talerze z żyletkami. Czyli łącznie używamy 6 ostrzy jednocześnie do koszenia. To rozwiązanie sprawdza się lepiej, no jednak raz, że mamy więcej żyletek, a dwa, że no po prostu obszar roboczy jest większy, ta kosiarka potrafi dojechać bardziej do krawędzi, no ale też oczywiście to jest kwestia algorytmu, ale o tym powiem Wam, jak będziemy sobie kosić. Generalnie rozwiązanie dużo lepsze niż po prostu jeden duży talerz z 3 żyletkami. No więcej ostrzy oznacza też po prostu lepsze koszenie. W zestawie dostaje się od razu 8 zapasowych, możecie je w łatwy sposób wymienić. Niestety trzeba do tego użyć śrubokręta, one są wkręcane. To nie są ostrza, które są tak jak w Dreamy wymieniane za pomocą takiej technologii, można powiedzieć, że plug and play. No i oczywiście mamy także przednie koło do tego, żeby była troszeczkę lepsza zwrotność. Idziemy do anteny. No i słuchajcie, tak wygląda antena. Niestety musicie ją wbić sobie w okolicach stacji dokującej, tak żeby oczywiście nie była w żaden sposób zasłonięta i tak dalej. My jesteśmy w tej chwili na osiedlu domków szeregowych, więc tutaj zabudowa jest dosyć gęsta. Te ogrody są małe i ciasne, ale mimo tego i tak dodatkowa antena, mamy tutaj antenę RTK, powoduje to, że ten sygnał jest poprawny, dobry, fix jest złapany szybko, a teraz zbieramy pozycję aż z 28 satelit. Montaż tego jest banalnie prosty, łączycie po prostu 2 słupki, prowadzicie kabel, wbijacie w ziemię, jest w zestawie wszystko zawarte, no ale ta antena pozwala Wam nie wkopywać kabla w ziemię, tak jak jest to w przypadku tańszych robotów, natomiast szkoda, że jest ta antena, bo jak wiemy, droższe roboty, takie jak chociażby Dreamy A1, no nie potrzebował nic, miał wszystko po prostu zawarte w omnisensorze. Tutaj pozycjonowanie 3D jest raczej wspomaganiem, a głównym systemem
systemem jest GPS. Stacja dokująca plastikowa, dwa piny do ładowania, tutaj większej filozofii nie ma. Oczywiście wszystkie złączki są wodoszczelne, więc nie musicie się bać o to, że jest to na zewnątrz, w deszczu. No, wpinacie i zapominacie o tym, co w ogrodzie sobie jest. Deszcz i woda temu nie straszne. Kabel do stacji dokującej jest wystarczająco długi, natomiast jeśli ktoś ma jeszcze dalej gniazdko, to oczywiście w zestawie jest także przedłużacz. Opcjonalnie możecie także dokupić sobie kosz. Kosz głównie na trawę oraz także na liście, bo to może pełnić także funkcję zamiatarki w okresie jesienno-zimowym. Słuchajcie, kosz musicie sobie oczywiście skręcić, on wymaga dodatkowego zasilania, dlatego że tutaj pod spodem mamy także właśnie tą naszą zamiatarkę, która jednocześnie czesze trawę, więc fajnie wygląda ten trawnik po przejechaniu z tym koszem. Jak pełni funkcję zobaczycie, natomiast możecie zobaczyć, że my tam już trawę jakąś mamy. Specjalnie ją zostawiliśmy, żeby Wam pokazać też, jak działa autoopróżnianie. Dlatego, że możecie wyznaczyć w aplikacji miejsce, gdzie kosiarka po zakończonym procesie, na przykład co 10 m2, co 20, to możecie wyznaczyć w zależności od Waszych preferencji i od tego, co dzieje się w ogrodzie. Wiadomo, więcej liści, no to częściej ten po prostu kosz można opróżniać. Jak to się montuje? Banalnie prosto. Robi klik. Następnie ten kabel podłączamy. No i tak naprawdę gotowe. W tym momencie ten robot koszący wygląda jak taka prawdziwa kosiarka. Brakuje mu jedynie tego, żeby była jakaś rączka. No ale wiadomo, tego nie potrzebujemy, bo on sobie jeździ sam. Natomiast pamiętajcie o tym, że przy małych ogrodach, przy krawędziach, przy jakichś trudnych obszarach, tak jak na przykład my tutaj mamy placek zabaw, jakieś kwiaty, coś tu się dzieje, no tu jest mało miejsca, żeby ona wykręciła. Tu jest duży gabaryt, więc kosiarka automatycznie wie, że ma ten kosz. No i przede wszystkim zachowuje się wtedy tak, jak na swoje gabaryty przystało, czyli jeździ trochę jak ciężarówka. Niestety nie wjeżdża w krawędzie i tak dalej. Jeśli chcecie mieć precyzyjne koszenie ogrodu, koszcie bez kosza. Natomiast kiedy macie oczywiście duży obszar, no to bez problemu po prostu zakładacie ten kosz, się niczym nie martwicie. Jeśli jest ciasno, jeśli jest dużo zakrętów, dużo krawędzi, no to ten kosz po prostu jej przeszkadza i wtedy ten ogród nie będzie dokładnie dokoszony. Jeśli chodzi o konfigurację, to jest tak jak w przypadku Dreamy, tak jak w przypadku innych kosiarek tego typu, czyli korzystających z GPS-u, czy z, po prostu z OmniVision, z 3D Vision. Objechanie terenu, który będziemy kosić, zaznaczenie obszaru, no i oczywiście wyznaczenie ścieżek. Możecie łączyć kilka obszarów, możecie robić ścieżki między nimi, możecie ustawiać strefy niedozwolone. To wszystko robicie za pomocą aplikacji. Jeśli chodzi o aplikację, tłumaczenie jest mocno średnie, tak bym to powiedział. Niektóre rzeczy są niezrozumiałe, niektóre rzeczy są stylistycznie źle przetłumaczone, a niektóre rzeczy po prostu nie pasują do języka polskiego. Natomiast da się to zrozumieć. Pokażę Wam, w których momentach musieliśmy się troszeczkę dłużej domyślać. Mamy obszar zaznaczony, już Wam pokazuję pierwszy problem w tłumaczeniu. To jest tłumaczenie, z którymi wszystkie firmy mają problem, czyli problem ze słowem manual. Manualny manual. Jest jako przetłumaczone jako instrukcja obsługi, ale poza tym większych błędów w tłumaczeniu nie ma. No i kiedy wybieramy tryb kość, to oczywiście zaznaczamy obszar, mamy tutaj punkt zrzutu, mamy możliwość ustawienia ścieżek, dojazdu do stacji dokującej, przejazdu między obszarami, więc to wszystko sobie zatwierdzamy, który obszar chcemy kosić. Mamy możliwość wyznaczenia, który obszar chcemy kosić, czyli jeśli na przykład chcecie kosić tylko obszar 1, no to wtedy kosiarka będzie kosiła tylko obszar 1. No i oczywiście ustawienia kalendarza. Możecie kosić jednorazowo, możecie kosić co tydzień, możecie kosić w określone dni, w określone miesiące, możecie kosić też ze stałym interwałem, na przykład co 3 dni. Oczywiście tryb koszenia, możecie go włączyć lub wyłączyć, bo tak jak powiedziałem, jeśli go wyłączycie, no to na przykład kosiarka będzie tylko zbierała liście z trawy, co jest mega fajne właśnie na jesień. Mamy włączoną kosiarkę, mamy włączony tryb zbierania trawy, bo mamy oczywiście założony kosz i tutaj macie możliwość ustawienia interwału zrzutu od 5 do aż 100 metrów kwadratowych. Prędkość zadania, czyli z jaką prędkością robot będzie się poruszał, on może się poruszać od 0,2 metra na sekundę do 0,6 metra na sekundę, natomiast kiedy jeździcie w trybie manualnym, on jest na tyle szybki, że potrafi jeździć nawet z prędkością do 1,2 metra na sekundę, więc jest naprawdę nieźle. No i tryb ścieżki koszenia. To mi się podoba najbardziej, tego nie było w Dreamy, tego nie ma w większości kosiarek. Macie możliwość koszenia z brakiem siatki, on wtedy sobie jedzie tak, jak mu się podoba. Macie możliwość koszenia wężykiem, macie także możliwość koszenia w kratkę. To się nazywa tutaj podwójna siatka, ale tutaj po prostu chodzi o to, że robot najpierw pojedzie wężykiem wzdłuż, a później wszerz. I to jest mega fajne, bo nie zostawia aż tak bardzo śladów na trawie, a dwa, że jeszcze z tym koszem, jak macie to czesanie trawy, tak to nazwijmy, czyli to zbieranie wszystkich odpadków, no to ta trawa wygląda na przeczesaną, równą i fajnie wykoszoną, więc naprawdę ten tryb podwójnej siatki sprawdza się tutaj świetnie. Macie jeszcze możliwość, że na przykład pół trawnika będzie koszony wzdłuż, a pół trawnika wszerz. Macie możliwość ustawienia kątu, z jakim porusza się kosiarka. To jest mega fajne, bo nie musicie kosić równomiernie, możecie sobie ten kąt zmienić, więc ona wtedy będzie jeździła dokładnie tak, jak chcecie.
No i tryb wykrywania przeszkód. Bezpośrednie dotknięcie, wolne dotknięcie, mniej dotyku, brak dotyku. To jest to tłumaczenie właśnie po polsku. Nie do końca poprawne i musieliśmy się chwilę zastanowić, ale generalnie brak dotyku oznacza to, że on nie wjeżdża w te przeszkody i stara się ominąć, co zresztą widzicie na przebitce. Natomiast jeśli chodzi o bezpośrednie dotknięcie, to on wtedy w przeszkody wjeżdża. Czyli bezpośrednie dotknięcie oznacza to, że nie ma wykrywania przeszkód, bo postawiliśmy zabawkę dla dziecka i po prostu przejechał na wprost bez w ogóle żadnego pardonu. No a tutaj stopniujemy tak naprawdę w skali czterostopniowej od zera do dotykania to, jak ma się zachowywać robot, jak ma oddziaływać z przeszkodami. Jeśli macie małe dzieci, jeśli macie jakieś drobnostki na trawie, bo on wykrywa i nawet piłkę, i jakieś rzeczy do 3 cm wysokości, więc naprawdę nieźle, no to warto ustawić ten brak dotyku, on wtedy to wszystko ominie. Jeśli chodzi o koszenie krawędzi, to i także jest nieźle, możecie ustawić skalę czterostopniową, czyli w zależności od tego, jak bardzo chcecie, żeby robot blisko podjeżdżał tych krawędzi. I on się absolutnie nie boi, dlatego że podjeżdża i kosi tak, jak żeście zaznaczyli teren. Więc jeśli zaznaczycie teren bardzo blisko jakiegoś spadku, bardzo blisko tarasu, bardzo blisko krawędzi, to wiedzcie, że robot tam wjedzie. I rzeczywiście Dreamy był bardziej zachowawczy przy tym i kiedy jechaliśmy nawet mega przy krawędzi, to on i tak zostawiał sobie bufor. Yuka po prostu jedzie i po prostu wjeżdża tam, gdzie zaznaczycie. Więc warto mieć to na uwadze. Koszenie stref niedozwolonych to oczywiście możecie też pozwolić robotowi wjechać na strefę niedozwoloną. Powiem więcej, możecie robotowi też wyznaczyć na przykład, że dana strefa ma być koszona na przykład w określony kształt. Tryb, najpierw siatka, później obwód, czyli albo najpierw kosicie środek trawnika, albo najpierw krawędzie i to jest super, że możecie to wybierać, bo niektóre roboty narzucają to z góry. Tutaj macie tak naprawdę pełną dowolność. Macie możliwość także, a propos tego kąta ścinania, macie możliwość ustawienia, no to jest w ogóle nieprzetłumaczone, czyli random angle, czyli po prostu randomowy kąt, on co chwilę się będzie zmieniał, więc wtedy nie macie tych po prostu ścieżek wytartych. Mamy mały ogród, on jest około tam 25-30 metrów kwadratowych. Najpierw skosimy sobie z koszem, żebyście zobaczyli, jak on zbiera trawę, a później skosimy sobie bez kosza, a ja będę omawiał po każdym koszeniu, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko działa i dlaczego robot zachowywał się tak, a nie inaczej. Zobaczcie, mały ogród, koszenie z koszem, no kosiarka jest teraz dużych gabarytów, no bo ten kosz jednak znacznie zwiększa jej długość i objętość. I od razu dostajemy informację, jaka będzie trasa. I on tam, gdzie po prostu wie, że się nie wciśnie, to się nie wciska. Więc od razu dostajecie informację, gdzie będzie skoszone, więc to jest fajne, że kosiarka wie, że ma ten kosz i że no po prostu no nie może być słonie w składzie porcelany, tylko po prostu ma kosić tak, żeby nic nie zahaczyć i nic nie zniszczyć. Więc to jest rewelacja. Macie oczywiście informację o tym, ile procent skoszono, macie informację, ile czasu upłynęło, ile zostało do końca. No i jak słyszycie zresztą, niestety ta kosiarka z zamiatarką, z tym koszem jest po prostu głośniejsza, bo pracuje dodatkowo ta zmiotka, która no niestety generuje najwięcej hałasu. Zaraz zdejmiemy kosz i zobaczycie, jak duża jest różnica. Natomiast jeszcze na szybko, jak zawraca, zobaczcie, jak ona zawraca, czyli nie jest kopane w miejscu, to koło nie kręci się w jednym miejscu, tak jak w większości urządzeń. Natomiast oczywiście możecie sobie to zmienić. Domyślnie tryb jest taki, o zobaczcie, trochę jak samochodem. Trochę do tyłu, trochę do przodu, znowu do tyłu. I w tym momencie mamy tak naprawdę wykonany obrót. To jest rewelacja. No i zwróćcie uwagę na obszar roboczy. On jest bardzo szeroki przez to, że mamy właśnie te dwa talerze z ostrzami. No i zobaczcie, koszenie z koszem niestety jest na małych przestrzeniach po prostu trochę problematyczne, no bo wtedy dużo ogrodu po prostu nie zostaje skoszone. Ten kosz sprawdza się bardziej przy większych obszarach, zdecydowanie. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, on teraz idzie sobie zrzucić, ale to nieważne, zobaczcie, jak ta trawa jest fajnie wyczesana. Tutaj nie ma większych śladów, to wszystko jest eleganckie, no i co najważniejsze, tutaj nic nie zostało, bo zostało zebrane. Co zresztą możemy sobie zobaczyć, idąc do kosza. No i jak widzicie, w koszu została trawa. Niby takie zwykłe ścinanie, niby tylko 6 cm, niby trawnik ładny, zadbany, a jednak trochę tej trawy się zebrało. To wszystko trafia do kosza i może być zrzucone w wyznaczonym przez nas miejscu. Teraz robimy dokładnie to samo, tylko bez zbierania trawy. Zobaczcie, jak ten robot będzie sobie radził, kiedy po prostu no, zwiększymy jego zwinność. No i to, co od razu nam się pokazuje na ekranie, to informacja, jak będzie wyglądał obszar roboczy i zobaczcie, że od razu, kiedy kosiarka wie, że nie ma kosza, no to inaczej zupełnie to wygląda. Kolejna sprawa, tutaj będzie teraz znacznie ciszej, no bo jednak ta kręcąca się miotła generuje najwięcej hałasu. Teraz robot jest zupełnie niesłyszalny, no to jest taki delikatny szmer, który absolutnie nie będzie przeszkadzał, nawet jeśli będziecie siedzieć w trakcie koszenia w ogrodzie.
Podsumowując, widzieliście, jak kosiarka kosi. Moim zdaniem jest naprawdę dobrze. Przede wszystkim koszenie trawy jest zrobione poprawnie, poruszanie się jest logiczne, ta kosiarka się nie gubi. No i mimo tego pozycjonowania GPS, którego nie lubię, bo musicie sobie dodatkowo jednak wbić coś w ogrodzie, no to naprawdę daje sobie świetnie radę. Na plus, precyzja, podwójne ostrza, w sensie dwa talerze po trzy ostrza, bardzo duże koła, zawracanie w trochę inny sposób, żeby nie ryło trawy, no i dodatkowo opcjonalny kosz, który pozbiera Wam liście, pozbiera Wam trawę, a także ją wyczesze. Jeśli chodzi o cenę za robota, bez kosza zapłacicie około 6,5 tysiąca złotych, co uważam, że jest ceną całkiem akceptowalną i konkurencyjną dla produktów, które są dostępne obecnie na naszym rynku. Jest bajerancko, jest trochę inaczej, jeśli chodzi o design, są jakieś dodatki typu zielone światełka, jest ta wycieraczka do kamery, to wszystko pokazuje, że no tutaj ten sprzęt chce być sprzętem troszeczkę lepszym i troszeczkę się bardziej wyróżnić. Co na minus? No na pewno aplikacja, no aplikacja jednak źle przetłumaczona, czasami się zawiesza i tak dalej. Nie jest tak intuicyjna i prosta w obsłudze jak aplikacje konkurencyjne. Tak jak powiedziałem, no system RTK jest minusem. To pozycjonowanie przez lidar, które by mogłoby być w tej kosiarce, zdecydowanie lepiej by się sprawdziło. Szybciej byście ją ustawili, no i też nie trzeba by było nic wbijać. Tutaj raczej ta kamera służy do podglądu tego, co dzieje się na ogrodzie, służy do tego, żeby rozpoznawać te przeszkody, a nie służy do pozycjonowania. Natomiast samo pozycjonowanie jest w porządku, mimo tego, że jesteśmy na małym ogrodzie, mimo tego, że jesteśmy w dużej takiej zabudowie na osiedlu domków szeregowych, to i tak ten GPS sobie daje radę, więc tutaj absolutnie nie mogę się doczepić. Czy to jest dobry sprzęt? Myślę, że jak najbardziej. No i dla osoby, która nie boi się eksperymentować z nowinkami technologicznymi, z firmami ze wschodu, no to myślę, że będzie fajna propozycja, można zaoszczędzić trochę kasy, a jakościowo, jeśli chodzi o to, jak Wam tą trawę pokosi, no to myślę, że tutaj nie ma absolutnie żadnych ustępstw w stosunku do dużo droższych sprzętów, które są dostępne na naszym rynku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka, dajcie mi znać, co sądzicie o testach kosiarek, może jeszcze w tym sezonie coś zrobimy, natomiast na pewno w przyszłym będziemy mocno testować tego typu sprzęty. Ta branża mocno ewoluuje, tutaj jest dużo postępów, tu jest dużo innowacji, więc tutaj po prostu się dzieje, tu chcemy też być. Ja tymczasem się z Wami żegnam, no i widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rudblog. Czołem!